Redakcję Arn.eu wspiera RTV Euro AGD. Arn.eu. Vampire The Masquerade Bloodlines. Gra, która zaliczyła fatalny start, doprowadzając przy tym swoich twórców do upadku. Dopiero lata po premierze produkcja zaczęła stopniowo odzyskiwać uznanie i sympatię fanów. Miłośnicy RPG oraz krwiopijców wspominają ją pozytywnie, głównie ze względu na imersyjność, dojrzały klimat oraz unikatowy setting. Co jednak spowodowało, że dla jednych jest to pozycja zapomniana, a dla innych absolutny klasyk? Aby to zrozumieć, musimy zagłębić się w świat mroku zdominowany przez wampiry, żyjące według zasad maskarady. W 1998 roku byli pracownicy Interplay, Jason Anderson, Leonard Bojarski oraz Tim Kane zakładają własne studio, Trojka Games. Pierwszą stworzoną przez nich produkcją jest Arcanum, przypowieść o maszynach i magii z 2001 roku. To CRPG łączące klasyczne motywy fantasy, takie jak elfy czy magia, ze steampunkiem. Dwa lata później wydana zostaje ich druga gra, Świątynia Pierwotnego Zła. To kolejny roleplay, tym razem oparty o scenariusz do gry fabularnej Dungeons & Dragons. Obie te pozycje oprócz gatunku łączy jeszcze jedno – perspektywa kamery z rzutu izometrycznego. Przy okazji kolejnego projektu, Trojka Games pragnie jednak wyjść poza swoją strefę komfortu i spróbować czegoś zupełnie nowego. Stworzenie RPGa w pełnym 3D. Zespołowi brakuje doświadczenia z pracą z wirtualnymi trzema wymiarami, dlatego też kontaktują się ze Scottem Lynchem z Valve. Studio Gabe'a Newella pracuje aktualnie nad kontynuacją swojego wielkiego hitu, Half-Life'a. Druga część przygód Gordona Freemana oparta ma być o nowy silnik nazwany Source. Oba studia deweloperskie dochodzą do porozumienia, na mocy którego trójce zostanie udostępniony silnik Source do prac nad ich nową produkcją, ale pod warunkiem, że nie ukaże się ona wcześniej niż Half-Life 2. Po nawiązaniu współpracy z Valve, Trojka zgłasza się do Activision, wydawcy Vampire The Masquerade Redemption. Ci doceniają portfolio studia i po rozmowach udostępniają im swoją licencję na tworzenie tytułów opartych o World of Darkness, znane u nas jako Świat Mroku. To gra fabularna zaprojektowana przez Marka Reina Hagena i opublikowana przez White Wolf Publishing, a jej setting przedstawia mroczniejszą wersję znanego nam z codzienności świata wzbogaconego o występowanie nadnaturalnych istot, takich jak wampiry, demony czy wilkołaki. Przełożenie systemu Świata Mroku na realia gry wideo okazuje się być dużym wyzwaniem dla deweloperów. Ci muszą balansować między wiernym oddaniem niuansów mechaniki papierowego RPGa, a użytecznością zdolności postaci w trakcie cyfrowej zabawy. Dlatego zostaje podjęta decyzja, by zmniejszyć liczbę umiejętności z oryginalnych 30 do 15. Odrzucono te bezużyteczne podczas rozgrywki, jak przykładowo zdolności przywódcze, bo podczas gry nie uświadczymy żadnych kompanów. Wyeliminowane zostają również rzuty kością, by ograniczyć poczucie frustracji i bezużyteczności zdolności uzależnionych od losowości. Zamiast tego, dla takich akcji jak zastraszanie czy otwieranie zamków, wprowadzone zostają sztywne progi punktowe, określające do jakiego poziomu postać musi mieć rozwiniętą daną umiejętność, aby jej użycie zakończyło się sukcesem. Pierwsze wrażenia programistów z pracy na silniku Source są bardzo pozytywne, bo Valve na bieżąco udziela wsparcia technicznego, a twórcy Vampira chwalą sobie chociażby wbudowaną w silnik technologię Faceposer, ułatwiającą synchronizację ruchu ust postaci z mową. Ale narzędzia i kod dostarczone przez studia Gabe'a Newella cały czas są rozwijane, przez co Trojka musi pracować na ciągle zmieniającej się technologii. W tej niekomfortowej sytuacji okiełznanie silnika Source okazuje się być niełatwym zadaniem i pojawiają się opóźnienia względem harmonogramu prac.
Z początku planowane jest dodanie do Bloodlines trybu wieloosobowego, inspirowanego Counter-Strike'iem, który twórcy żartobliwie nazywają Counter-Bite. Informacje pozostałe po produkcji wskazują, że miał on polegać na walce krwiopijców z łowcami wampirów. Mecze były w nim podzielone na rundy i pomiędzy nimi levelowałoby się postacie. Celem w zależności od strony konfliktu byłoby przebudzenie wampira śpiącego w starożytnym sarkofagu lub zniszczenie jego trumny. Ostatecznie multiplayer został anulowany ze względu na opóźnienia w pracach nad trybem jednoosobowym wampira. Po ponad roku od rozpoczęcia developmentu Activision okazuje pierwsze znaki zniecierpliwienia i przypisuje do projektu swojego producenta. Davida Mulicha, pracującego wcześniej chociażby dla New World Computing przy trzeciej i czwartej części Heroes of Might and Magic. Na miejscu zostaje on chaotycznie zarządzany projekt z rozgrzebanym kodem pełnym błędów, niedokończonych projektów lokacji i ledwo ruszonych zadań. Mulick po przejęciu nadzoru nad wampirem musi więc zmierzyć się z wyzwaniami organizacyjnymi i wszystko uporządkować. Ale po jego przyjściu prace wcale nie nabierają oczekiwanego rozpędu. Sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej w październiku 2003 roku, kiedy to dochodzi do wycieku wczesnej wersji silnika Source. Po tym wydarzeniu Valve skupia całą swoją uwagę na przygotowaniu poprawek bezpieczeństwa, przez co nie są w stanie poświęcać tyle czasu co wcześniej na wspieranie trójki. Dla wykładającego pieniądze Activision oznacza to jeszcze jeden poważny problem. Wyciek Source powoduje przesunięcie premiery Half-Life'a 2, co ze względu na umowę pomiędzy trójką a Valve automatycznie przesuwa też premierę Vampire the Masquerade Bloodlines. Produkcja generuje coraz większe koszta i zniecierpliwiony Activision naciska na trójkę, aby ta przygotowała wersję builda gotowego na ostatnie testy do 15 września 2004 roku. Po nich Vampir ma czekać na premierę Half-Life'a 2. Twórcom udaje się jeszcze wynegocjować trochę czasu na dodatkowe poprawki i kolejne testy. Warto nadmienić, że przez ten czas najbardziej zaangażowani członkowie trójki pracowali za darmo, aby dostarczyć produkt w grywalnym stanie. W końcu Activision wymusza przygotowanie Goldmastera i na jego podstawie opracowana zostaje sklepowa wersja gry, która do sprzedaży trafia 16 listopada 2004 roku. Dokładnie tego samego dnia, co długo wyczekiwana pozycja od Valve. Opowieść zaczyna się w momencie przemiany naszej postaci w wampira i szybko wprowadza nas do mrocznego świata krwiopijców. Wartość swojego nieumarłego życia udowodnić musimy, pracując dla Sebastiana LaCroix, lidera wampirzej społeczności skupionej wokół Los Angeles. Wraz z rozwojem historii będziemy świadkami zawiłych intryg politycznych, walki ze sprzeciwiającym się obecnemu porządkowi Sabbatem oraz uwikłani zostaniemy w rozwiązanie tajemnicy związanej z pradawnym sarkofagiem, mającym zwiastować koniec świata, określany jako Gehenna. Zanim jednak pochłonie nas życie wampira, to zabawę rozpocząć musimy od stworzenia swojego awatara. Społeczność krwiopijców podzielona jest na klany i wybór ten jest kluczowym elementem owego procesu, ponieważ każdy posiada unikatowe dyscypliny wpływające na zdolności postaci oraz na sposób, w jaki będziemy grać. Przykładowo, szlachecki klan Ventru specjalizuje się w manipulacji i kontroli, ale ich duma nie pozwala im czerpać energii z krwi zwierząt czy żerować na ludziach z niższych warstw społecznych. Z kolei na widok zdeformowanych wampirów z klanu Nosferatu ludzie reagują paniką, co znacząco wpływa na rozgrywkę, bo zmusza nas do częstego ukrywania się i podróżowania kanałami. Inaczej łatwo doprowadzimy do złamania tytułowej maskarady. Maskarada jest kluczowym elementem rozgrywki. Jest to zbiór zasad, według których żyją wampiry, aby ukryć swoje istnienie przed światem. Przestrzeganie ich jest istotne nie tylko ze względów fabularnych,
ale wpływa również na rozgrywkę, bo ich łamanie ma dla nas realne konsekwencje, prowadzące w najbardziej ekstremalnych przypadkach do naszej egzekucji. Złamać zasady można na kilka sposobów, na przykład poprzez korzystanie z wampirzych zdolności czy picie krwi na oczach nieświadomych naszego istnienia śmiertelników. Również decyzje podejmowane w trakcie zadań wprowadzają rozterki moralne, bo możemy zarówno narazić społeczność krwiopijców na ujawnienie, jak i pomagać ukryć ją przed światem, nawet kosztem życia kogoś niewinnego. Zachowanie równowagi pomiędzy wampiryzmem a resztkami człowieczeństwa jest równie ważne, co przestrzeganie maskarady. Zabieg ten nadaje zabawie dodatkowej głębi i komplikuje proces podejmowanych przez nas decyzji. Ograniczanie statystyki związanej z człowieczeństwem w wyniku działania naszej nieumarłej natury, a jednocześnie próba jej podniesienia poprzez akty dobroci stanowi niemałe wyzwanie. Porzucając zupełnie człowieczeństwo, zwiększamy ryzyko wpadnięcia w szał i utraty kontroli nad postacią podczas głodu krwi. A od tego już prosta droga do złamania maskarady albo zostania zastrzelonym przez stróżów prawa. Dlatego polowanie na ludzi, kryjąc się w cieniu, staje się dla nas drugą naturą. Samotny człowiek przechadzający się boczną alejką, bezdomny ogrzewający się przy płonącej beczce, czy wynajęta przez nas prostytutka. Każdy może stać się ofiarą i źródłem pożywnej krwi przywracającej nam zdrowie. W dodatku ilość wypitej juchy działa niczym odpowiednik many, pozwalając na korzystanie z wampirzych dyscyplin. Cyfrowa karta postaci, oprócz informacji związanych z człowieczeństwem oraz maskaradą, zawiera bardziej klasyczne dla produkcji roleplay informacje o umiejętnościach. Te podzielone są na kilka kategorii skupiających się na różnych aspektach rozgrywki. I tak rozwijać możemy się w walce, eksploracji czy zdolnościach krasomówczych. W dodatku doświadczenie zdobywamy realizując cele misji i przy wykonywaniu wielu z nich nie jesteśmy zmuszani do angażowania się w walkę, jeśli tego nie chcemy. Łatwo więc w Bloodlines stworzyć postać dopasowaną pod preferowany styl gry. W czym pomaga również to, w jaki sposób zadania zostały zaprojektowane. Wampir daje nam dużą swobodę w podejmowaniu decyzji i szukaniu sposobów rozwiązywania problemów. Kiedy musimy przykładowo ukraść jakiś przedmiot, to mamy kilka opcji. Najszybszy, choć krwawy, to zabicie pilnującego go strażnika. Ale mając wysoką charyzmę, nic nam nie broni go przekupić, zastraszyć, a nawet uwieść, jeśli gramy postacią płci przeciwnej. Ewentualnie możemy zakraść się, otworzyć zamek wytrychem i niepostrzeżenie sprzątnąć cel zlecenia sprzed nosa nieświadomego stróża. To sprawia, że każda droga rozwoju ma sens. Tak jest przynajmniej przez większą część rozgrywki, bo pod koniec uwypuklają się goniące twórców terminy, przez co końcowe etapy Bloodlines wypełnione są zdecydowanie zbyt dużą ilością walki. Dlatego mimo wszystko warto pamiętać o inwestowaniu punktów doświadczenia w zdolności bojowe. Sama walka w Vampire The Masquerade Bloodlines toczy się w czasie rzeczywistym, łącząc ze sobą elementy zręcznościowe z mechanikami RPG. To sprawia, że efektywność wampira zależy nie tylko od jego statystyk, ale również naszych umiejętności. Przykładowo, łapiąc za broń palną celujemy w przeciwnika sami, ale szansa trafienia i obrażenia uzależnione są od zaawansowania zdolności posługiwania się nią. Choć szeregowi przeciwnicy nie stanowią zazwyczaj większego problemu, to sprawa ma się inaczej w przypadku bossów. Ci oferują wyzwanie, zmuszając do umiejętnego dysponowania zasobami i korzystania z dyscyplin. Podczas potyczek czuć niestety wiekowość tego tytułu, bo nie ma co ukrywać, nie są one idealnie płynne i czuć od nich lekkie drewienko. Można wręcz powiedzieć, że jest sztywna jak nasz nieumarły bohater. W trakcie przygody odwiedzimy cztery dzielnice Los Angeles: Santa Monica, Śródmieście, Hollywood oraz Chinatown. Każda lokacja to półotwarta mapa pełna ciekawych miejsc do zwiedzenia oraz zadań pobocznych. Eksploracja jest dość imersyjna, bo nie uświadczymy żadnych znaczników prowadzących nas do celu. Zamiast tego musimy radzić sobie sami, wspomagając się zdobytymi informacjami.
Na szczęście w orientacji pomagają banery czy reklamy, a to gdzie się w danej chwili znajdujemy, możemy sprawdzić na mapach rozstawionych przy przystankach autobusowych. Oprócz wspomnianych dzielnic zwiedzimy też mniejsze, zamknięte lokacje, do których skierują nas zadania głównego wątku fabularnego. Niektóre z nich wprowadzają nastrój horroru i potrafią w umiejętny sposób przyprawić o gęsią skórkę. W Wampirze życie ocieka dorosłym klimatem. Akcja dzieje się wyłącznie w nocy i nie zobaczymy tu ani jednego promienia słońca. Doświadczymy mroku, strachu, erotyki czy brutalności. Wizyty w klubach nocnych, spotkania z postaciami o wyzywającej naturze, eksploracja horrorowych lokacji czy możliwość przemiany kobiety w fanatycznie oddanego nam sługę to elementy idealnie podkreślające dojrzały nastrój. Na premierę Vampire The Masquerade Bloodlines spotkało się z mieszanym odbiorem. Z jednej strony zostaje doceniony za swój unikatowy setting, oryginalne pomysły oraz swobodę w kreowaniu postaci i rozwiązywaniu zadań. Z drugiej doczekuje się krytyki za wszechobecne błędy i niedociągnięcia techniczne. Często w recenzjach przewija się stwierdzenie, że tytuł ten ma ogromny potencjał, ale został on niewykorzystany przez zbyt krótki czas produkcji, jak na tak ambitny produkt. Do Bloodlines zostaje przypięta łatka gry niedokończonej. Vampirowi nie pomaga też data wydania. Premiera w tym samym dniu co Half-Life 2 okazuje się oczywistym strzałem w kolano. Uwaga graczy skupia się w większości na nowym dziele Valve. Jest to przeszkoda nie do przeskoczenia i Bloodlines sprzedaje się poniżej oczekiwań. Okazuje się to być zabójcze dla trójki, która zmuszona zostaje zamknąć swoje biuro w lutym 2005 roku, 4 miesiące po premierze. Produkcja zostaje pozbawiona wsparcia twórców, więc obowiązek jej łatania spada na oddaną społeczność. Dzięki ich zaangażowaniu Vampir dostaje przez lata wiele poprawek oraz modyfikacji, znacząco podnoszących jakość gry i sprawiających, że jest to tytuł warty ogrania nawet dzisiaj. Jednak sama marka dla świata gier wideo zniknęła po premierze na bardzo długo. Na jej powrót czekaliśmy aż do 2015 roku, kiedy to Paradox Interactive wykupuje całe White Wolf Publishing razem z ich własnościami intelektualnymi, w tym Świat Mroku. Na pierwsze działania nie trzeba długo czekać, bo ogłoszone zostaje Vampire The Masquerade Bloodlines 2 oraz inne projekty oparte o World of Darkness. Do tych można zaliczyć wydane już Swansong, Bloodhunt czy powieści wizualne polskiej produkcji. Jednak prace nad samą kontynuacją bohatera naszego dzisiejszego materiału toczą się dosyć burzliwie i mogą wywołać niepokój w sercach fanów. Gra powstaje rzekomo do dziś. Oby tylko historia nie zatoczyła koła i nie okazało się, że ponownie dostaniemy produkcję ambitną, ale niedokończoną, czyli taką jak jego protoplasta.